W tym filmie zajmiemy się pojęciem wielomiano. Wydaje się, że to jest trudne słowo, może dla kogoś być niezrozumiałe, jak ktoś pierwszy raz się z nim spotyka. Więc zajmijmy się najpierw samym słowem, spróbujmy zrozumieć, co ono oznacza. Ono się składa jak gdyby z dwóch części. Mamy tutaj część wielo, czyli widzimy, że czegoś będzie wiele. Czegoś będzie wiele. No a czego jest wiele? Wiele mian. Tutaj mamy drugą część, mian, czyli to bierze się od słowa miano, miano, czyli inaczej imię. No i często w przypadku wielomianów używa się słowo wyraz, mówiąc, że wielomian składa się z wielu wyrazów. Więc wielomian to będzie wiele wyrazów. No i teraz, żeby najpierw wyrobić sobie pewną intuicję, zanim przejdę do formalnej definicji wielomianu, to pokażę kilka przykładów wielomianów i kilka przykładów funkcji, które nie są wielomianami. No to zacznijmy od takiego przykładu. To jest wielomian. 10x do potęgi siódmej, odjąć 9x do potęgi drugiej, dodać 15x do potęgi trzeciej i dodać 9. To jest przykład wielomianu. Inny przykład. 9a do potęgi drugiej, odjąć 5. To też jest przykład wielomianu. Pojedyncza liczba, na przykład 6. To też jest przykład wielomianu. To też może być uznane za wielomian. Taki wielomian. 7y do potęgi drugiej, odjąć 3y, dodać pi. To też jest wielomian. No dobrze, a teraz jakiś przykład funkcji, która nie jest wielomianem. Gdybym tutaj zamienił na przykład ten wykładnik w tym pierwszym wyrazie na ujemny, czyli miałbym taką funkcję, 10x do potęgi minus 7, odjąć 9x kwadrat, dodać 15x do trzeciej, dodać 9, to nie będzie wielomian, to nie jest wielomian. No ja tutaj użyłem słowa wyraz, no więc może od razu tutaj opowiem, co miałem na myśli, bo tutaj wielomian składa się z wyrazów, tak jak mówiłem na początku. No i właśnie wielomian jest sumą pewnej skończonej liczby wyrazów. No i te wyrazy to są takie wyrażenia. To jest wyraz, to jest wyraz, to jest wyraz i to też jest wyraz. Czyli to są wyrazy wielomianu. To są wyrazy. O, właśnie te podkreślone tutaj składniki tej sumy. Ale teraz ktoś powie, że no hej, tutaj po prawej stronie też mamy takie wyrażenie, które jest sumą czterech wyrazów. Tutaj mamy wielomian złożony z czterech wyrazów. Tutaj też mam funkcję, która się składa, jest sumą czterech wyrazów. Więc dlaczego to nie jest wielomian? No okazuje się, że musimy tutaj pewne ograniczenia na to, kiedy coś jest wyrazem takim dopuszczalnym w wielomianie. No to popatrzmy na te wyrazy. Pierwszy wyraz tego wielomianu to jest 10 razy x do potęgi siódmej. No i tutaj na początku mamy pewną liczbę, 10, którą nazywamy współczynnikiem. To jest współczynnik. To jest współczynnik. Kolejne słowo, które musimy zapamiętać. To jest współczynnik. W drugim wyrazie współczynnikiem jest minus 9. W trzecim wyrazie współczynnikiem jest 15. A w czwartym wyrazie współczynnikiem jest 9. Ktoś by się mógł zastanawiać, jak to 9. To jest współczynnik, który coś mnoży, a ten nic nie mnoży. No ale moglibyśmy tutaj sobie dopisać x do potęgi zerowej. X do potęgi zerowej to jest 1 i widzimy, że 9 to jest właśnie ten współczynnik przy x do potęgi zerowej. Czyli to są współczynniki wielomianu. Te liczby, które tutaj zakreśliłem. Więc wyraz wielomianu, tak jak powiedziałem, wielomian jest sumą wyrazów. No więc wyraz wielomianu składa się najpierw ze współczynnika, potem mamy naszą zmienną do jakiegoś wykładnika, powiedzmy n. No i teraz tutaj mamy te wykładniki. Tutaj jest 7, tutaj jest 2, tutaj jest 3, tutaj jest 0. I teraz to, co jest istotne, to że ten wykładnik n, który tutaj mamy, n musi być nieujemną liczbą całkowitą. To jest nieujemna liczba całkowita. Czyli tutaj ten na czerwono napisana funkcja nie jest wielomianem, dlatego że ten wykładnik tutaj jest właśnie ujemny. A my żądamy, żeby wielomian był sumą wyrazów tej postaci,
gdzie mamy jakiś współczynnik, następnie zmienną do wykładnika, który jest całkowity i nieujemny. Zobaczmy sobie teraz trochę więcej przykładów funkcji, które nie są wielomianami. Popatrzmy na ten drugi wielomian, 9a do kwadratu odjąć 5. Co tutaj mogę zmienić? No, gdybym wziął na przykład 9 razy a do potęgi 1 druga odjąć 5, to nie będzie wielomian, dlatego że tutaj mamy wykładnik, który nie jest liczbą całkowitą. No a ten wielomian to jest to samo co 9 razy pierwiastek z a odjąć 5. Więc to nie jest wielomian. No dobrze, a gdybym wziął takie coś. 9 razy a do potęgi a odjąć 5. To też nie jest wielomian, dlatego że tutaj ten wykładnik, który tutaj mam, nie jest całkowitą stałą, tylko jest zmienną. Mam tutaj zmienną w wykładniku, więc to nie jest również wielomian. Czyli to wszystko są przykłady funkcji, które nie są wielomianami. No dobrze, teraz tutaj trochę więcej jeszcze terminologii warto poznać, bo tutaj powiedziałem, że mamy wielomian, który się składa z czterech wyrazów. A ten wielomian tutaj, który mamy drugi, składa się tylko z dwóch wyrazów. I wtedy, kiedy mamy wielomian składający się z dwóch wyrazów, to nazywamy go dwumianem. To jest dwumian. To jest dwumian. Ten tutaj wielomian złożony z dwóch wyrazów. No, mógłbym wziąć jakiś inny, na przykład 3y do trzeciej dodać 5y. To też jest dwumian, jakiś inny dwumian. Dwumian dlatego, że składa się z dwóch wyrazów. Wtedy, kiedy mam taką sytuację jak tutaj w tym kolejnym, to jest złożony tylko z jednego wyrazu wielomian, czyli to nazwiemy jednomianem. To jest jednomian. Jednomian. Bardzo ważny przykład wielomianu. No a w jakim sensie to jest wielomian? Wcześniej mówiłem, że to musi być takiej postaci wyraz, że mamy stała razy x do jakiegoś wykładnika. Tutaj nie mamy żadnego wykładnika. No ale mógłbym mieć tutaj, dopisać sobie x do zerowej. No i już raz tak dopisywałem, żeby podkreślić, że to jest wyraz wielomianu. No i zwykle po prostu x do zerowej to jest 1, więc zwykle się tego nie pisze. No ale to jest właśnie przykład jednomianu. Inny przykład jednomianu. No moglibyśmy mieć na przykład coś takiego. 10 razy z do potęgi 15. Tutaj ta zmienna może być zapisana za pomocą dowolnej litery, tak? Czyli to jest również jednomian. No jakiś inny jednomian, na przykład tutaj mam trochę miejsca. Pi razy b do potęgi 5. Pi to jest pewna liczba. Niewymierna, ale jest to pewna liczba rzeczywista, więc może być współczynnikiem wielomianu. Więc taki wielomian złożony tylko z jednego wyrazu to też jest jednomian. No a tutaj wreszcie na samym końcu mam wielomian złożony z trzech wyrazów. No więc w takiej sytuacji nazwiemy to trójmianem. Jak mamy trzy wyrazy, to powiemy, że to jest trójmian. Mamy tutaj do czynienia z trójmianem, bo składa się z trzech wyrazów. Jeden wyraz, drugi wyraz i trzeci wyraz. Kolejne pojęcie, które tutaj chciałbym wprowadzić, to jest stopień. Co to jest stopień? Mówimy o stopniu wielomianu, ale mówi się też o stopniu wyrazu wielomianu. Więc zacznijmy od tego łatwiejszego, czyli od tego, co to jest stopień danego wyrazu. Więc stopień danego wyrazu to jest ten wykładnik, który jest przyzmienny. Czyli na przykład wyraz 10x do siódmej ma stopień 7. Stopień tego wyrazu jest 7. Stopień tego wyrazu minus 9x do potęgi drugiej jest 2. Stopień tego wyrazu jest 3, a stopień tego wyrazu jest 0. Powiemy, że to jest wyraz zerowego stopnia. Teraz, jak mówimy, jak ktoś nas pyta, jaki jest stopień wielomianu, no to stopień wielomianu to jest stopień tego wyrazu o najwyższym stopniu. Czyli bierzemy ten wyraz, który ma najwyższy stopień, w tym wypadku to jest 7, i mówimy, że wielomian jest stopnia 7. Takiego stopnia, jak jest największy występujący w tym wielomianie stopień wyrazu. Czyli ten wielomian jest stopnia 7. Ten wielomian na przykład tutaj jest stopnia 2. Tutaj mamy wielomian drugiego stopnia, bo wykładnik, najwyższy występujący tu wykładnik jest 2. Ten jednomian na przykład jest stopnia 15, dlatego że tutaj występuje wykładnik 15. Ten trójmian, mamy trójmian znowu stopnia 2, bo najwyższy wykładnik, jaki tu występuje, najwyższy stopień konkretnego wyrazu jest 2.
Czyli to jest stopień. Wiem już, co jest stopień. Teraz jeszcze wprowadzę jedno pojęcie, mianowicie co to jest współczynnik czy też wyraz wiodący. Co to znaczy, że jakiś wyraz jest wiodący? Wiodący. No to co to znaczy? To znaczy, że ma właśnie najwyższy stopień. Czyli na przykład w tym pierwszym, tutaj naszym wielomianie, wyrazem wiodącym jest ten wyraz, który ma wykładnik 7, bo to jest najwyższy, który tu występuje. No i tutaj przy okazji warto może powiedzieć, że zwykle wielomiany zapisuje się w takiej postaci standardowej. Standardowa postać jest taka, że zapisuje się wielomiany, wyrazy tego wielomianu w takiej kolejności, żeby stopnie tych wyrazów malały. Czyli na przykład ten nie jest zapisany w postaci standardowej, bo mamy co prawda największy mamy na początku stopień x do siódmej, ale potem mamy x do drugiej, a dopiero potem x do trzeciej. Czyli gdybyśmy chcieli go zapisać w postaci standardowej, to napisalibyśmy tak, 10x do siódmej dodać, i teraz dopiero ten wyraz, 15x do trzeciej, odjąć 9x do drugiej, dodać 9. No mogę napisać to x do zerowej, żeby było widać, że te stopnie tutaj rzeczywiście maleją. No i wtedy ten wyraz wiodący oczywiście znajdzie się na samym początku, bo ma najwyższy stopień. No to jest wyraz wiodący, a jeszcze mówi się o współczynniku wiodącym, a współczynnik wiodący to jest ten współczynnik właśnie przy najwyższej potędze, przy wyrazie wiodącym. Ten, który jest w wyrazie wiodącym, to jest współczynnik wiodący. No dobrze, czyli tutaj pojawiło się bardzo wiele pojęć, bardzo wiele nazw, ale one są takie dosyć intuicyjne i na pewno warto się nauczyć ich, zapamiętać, żeby potem wiedzieć, jak się rozwiązuje różne zadania, co jak się nazywa.